tym miejscu nasyp trasy kolejowej Warszawa-Poznań został przerwany. Dno tej przerwy bardzo starannie wyrównano. O 6 rano z prędkością 6 metrów na godzinę rozpoczęła się niezwykła operacja. To żelbetowy tunel, który powstał obok miejsca, w którym miał się znaleźć. Gotową, ważącą 10,5 tysiąca ton konstrukcję wsunięto na właściwe miejsce. Dzięki tej nowoczesnej technologii przerwa w ruchu na magistrali kolejowej potrwa zaledwie 2 tygodnie. Na budowę metodą tradycyjną trzeba by kilku miesięcy. 16 godzin trwało wsuwanie tunelu na jego właściwe miejsce. Przyjrzyjmy się twarzy na plakacie. Rozpoczął się 12. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu, organizowany co roku przez Teatr na Woli i działające na jego terenie Warszawskie Centrum Pantomimy. Jest to przegląd teatrów pantomimy z całego świata. Tradycyjnie już podczas festiwalu organizowane są największe w kraju warsztaty pantomimy. Te prowadzi Greg Goldstone, słynny amerykański aktor i pedagog. Twarz tego wybitnego artysty znajdziemy właśnie na festiwalowym plakacie. Przez 5 dni na Nowym Mieście przy kościele i klasztorze ojców dominikanów trwał jarmark świętego Jacka. Już 3. rok jarmark ma cel charytatywny. Ten kontynuuje podjętą w ubiegłym roku akcję dożywiania dzieci w szkołach. Obok stoisk z rękodziełem i ceramiką Fundacja Sto Pociech zorganizowała w weekend specjalną strefę dziecka. Były gry, warsztaty, konkursy i wiele, wiele zabawek. W galerii plenerowej między murami Starego Miasta można oglądać kolejną wystawę. Cykl fotografii Ditti Ravener nosi tytuł Gloria utraconej przeszłości. Na zdjęciach fragmenty starych warszawskich budowli pamiętające przedwojenną stolicę. Zabudowania ulicy Próżnej, Waliców, Krochmalnej, Chłodnej, a także Pragi poddane nowemu spojrzeniu zostały przez artystkę zatrzymane w czasie. W każdą środę tego lata o godzinie 18 pod Dziekanką na Krakowskim zbiera się tłum. To już 12. edycja festiwalu Letnie Wieczory Muzyczne Dziekanka. Tym razem na zabytkowym dziedzińcu tego niezwykłego budynku skrzypce z polską duszą. W mistrzowskich interpretacjach słuchaliśmy Krzysztofa Jakowicza, skrzypce i Roberta Morawskiego, fortepian. www.um.warszawa.pl